Panie pośle, kilka dni temu minął rok, odkąd Katarzyna Lubnauer przejęła stery w Nowoczesnej. Gdzie na mapie politycznej w Polsce znajduje się teraz Nowoczesna? Czy ona znika z tej mapy? Nowoczesna jest partią, która wpisała się w krajobraz polityczny. Tworzyliśmy koalicję obywatelską w wyborach do samorządu. Z naszego punktu widzenia osiągnęliśmy jako koalicja sukces i myślę, że to jest droga, którą będziemy podążać. A jeżeli chodzi o samą Nowoczesną, pani Katarzyna Lubnauer mówi, że ten rok to było pasmo sukcesów. No z kolei fakty przeczą temu. Mieliśmy radnego Kałużę, który przeszedł do Zjednoczonej Prawicy. Mamy całe struktury, które przechodzą do partii Ryszarda Petru. No i teraz zawieszony poseł Misiło. Czy ta Nowoczesna i tak nie znika z tej mapy? Panie redaktorze, to jest tak, że partie polityczne ocenia się po wyborach. To, co się dzieje pomiędzy wyborami, no to każda partia ma jakieś tam swoje wewnętrzne dyskusje i one są w zależności od dnia i godziny mniej lub bardziej gorące. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, ewidentnie wraz z Koalicją Obywatelską osiągnęliśmy sukces. Mamy swoich radnych. Ja przypomnę, że partia wcześniej de facto nie miała swojej reprezentacji w samorządzie, więc tak trzeba na to patrzeć. Zakotwiczyliśmy się w samorządach, wspólnie z Koalicją Obywatelską osiągnęliśmy sukces, który, przypomnę, jeszcze przed wyborami mało kto wierzył, a niektórzy wieszczyli wręcz porażkę. Więc ja myślę, że to jest absolutnie taki rok, który należy ocenić summa summarum pozytywnie. A z tych najświeższych spraw, sprawa posła Misiło, wie pan, dlaczego został zawieszony w partii? To są sprawy wewnętrzne i też wewnętrznie będziemy je rozsądzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.